tvpodkarpacie.pl. Niezwykłą dawkę siatkarskich emocji, szczególnie dla kibiców z Sanoka, przyniósł mecz kończący turniej półfinałowy o wejście do pierwszej ligi, który odbywał się w Katowicach. W pojedynku mistrzów grupy 5 i 6 czarni rywalizowali z TSV. Aby uzyskać awans, Sanoczanie musieli wygrać spotkanie 3-0 lub 3-1. W pierwszym secie lepiej radzili sobie gospodarze, zwyciężając partię 25-18. Rozwiewa te nadzieje kibiców z Sanoka. W drugim secie do stanu 17-9 znów wszystko szło po myśli czarnych. Zryw TSV pozwolił doprowadzić do emocjonującej końcówki. Grę na przewagi lepiej wytrzymali goście i wygrywając 26-24 doprowadzili do remisu 1-1. Działczy, drodzy Państwo, 26-24 wygrywają tego seta Sanoczanie. W trzeciej partii obie drużyny długo grały punkt za punkt. Przy stanie 13-13 doszło do kontrowersji związanych z decyzjami sędziów. Szansa na kontratak i po palcach atakował Paweł Rusin. Kolejny błąd sędziów. Kolejny błąd sędziów. I już za chwilę będziemy mieli wynik 15-13. Sanoczanie mogli prowadzić 14-13, zamiast tego mieliśmy rezultat 15-13 dla zespołu z Katowic. TSV próbowało odrobić stratę, ale pewna gra gospodarzy pozwoliła powiększyć przewagę i zakończyć seta wynikiem 25-21. Piotr Lisicki, 25-21. Wszystko zatem, drodzy Państwo, jasne. Czwarty set również dla Katowiczan. Wygrana 25-21 dała zwycięstwo w całym meczu 3-1. Kończy to spotkanie Łukasz Szablewski. 25-21. Czarni Katowice pokonują TSV Zelfas Sanok w tym czwartym secie. Wygrywają również cały mecz 3-1. Mieliśmy pretensje do sędziów. W mojej ocenie nie jestem w nie wiadomo jakich emocjach teraz, natomiast w mojej ocenie były popełnione błędy w kluczowych momentach tego meczu. O ile w pierwszym secie po błędzie sędziego udało nam się jeszcze wywalczyć, po prostu zostawić resztę zdrowia i charakteru na boisku, nam wyszedł set, tak w drugim już te błędy zaważyły. Dodatkowo czerwona kartka wynikająca z emocji. To był kluczowy moment tego meczu. Mecz był naprawdę bardzo ciężki, bo mimo takich spokojnych początków drużyna Sanoka w połowie seta podkręcała tempo i widać było, że naprawdę zasłużenie wygrali szóstą grupę, bo grali bardzo dobrą siatkówkę, ale wydaje mi się, że my zagraliśmy też dobry mecz, bo graliśmy naprawdę bardzo cierpliwie na kontrach, staraliśmy się nie psuć i w dobrej okazji staraliśmy się kończyć. Byliśmy bardzo zmotywowani do tego meczu i chcieliśmy za wszelką cenę wygrać. Jednak drużyna z Katowic bardzo mocno zagrywała i dużą presję na nas wywoływała i te początki w tych pierwszych dwóch setach o tym świadczą. Chłopaki z Katowic bombardowali zagrywką, no i momentami się udało to zneutralizować, aczkolwiek na dłuższą metę no niestety nie udało się. Zmiennicy weszli i niestety przegraliśmy ten mecz. Katowice bardzo dobrze się prezentują i życzę im jak najlepiej. Bardzo mocna, bardzo wszechstronna, zespół ofensywny. My dysponujemy trochę innymi warunkami fizycznymi, stąd było nam bardzo ciężko grać przeciwko nim. Mimo to bardzo długimi fragmentami graliśmy z nimi na równi. Byliśmy w stanie wyjść z ciężkich opresji, natomiast no, jako całość nie udało nam się. Ja jestem bardzo zadowolony z postawy chłopaków, już abstrahując od wyniku. Natomiast walczyli do samego końca, stawili mnóstwo zdrowia i charakteru. To myślę bardzo buduje na przyszłość, ponieważ są to młodzi chłopcy, mnóstwo doświadczenia zebrali na tym turnieju. No i oby dalej było lepiej. Mieliśmy po pierwszym secie pewne pierwsze miejsce, ale nie odpuściliśmy tego meczu. Trochę w drugim secie nerwy nas zjadły, że wygrywając 7 punktami w końcówce odpuściliśmy. No i przegraliśmy tego seta, ale w kolejnych trzeciej, czwartej partii wygraliśmy. Kluczowy mecz był z Krakowem, który przegraliśmy. I też słabo zagraliśmy w tym meczu i no tutaj trzeba dopatrzyć się tego niepowodzenia. Z Rybnikiem wygraliśmy mecz super i z Katowicami mecz o wszystko niestety przegraliśmy. No, tak się zdarza, że tak jest w sporcie, ale na pewno zebraliśmy dużo doświadczenia i każdy z nas już będzie bogatszy o to doświadczenie.
zapamiętamy na pewno go momentami na pewno ze świetnej naszej gry. Byliśmy świetnie przygotowani, natomiast tu wszyscy są dobrze przygotowani, każdy walczy o swoje. Tu już nie ma słabych zespołów, słabych zawodników i na pewno się cieszymy, że mieliśmy okazję wystąpić w takim turnieju, co pozwoliło nam zdobyć cenne doświadczenie, które może zaprezentować w przyszłości. Mi się wydaje ogólnie, że bardzo pozytywny sezon. Tak jak już powtórzę się, że to doświadczenie jest dla mnie jako trenera bardzo istotne dla kilku tych chłopców. Pozostali też nie mają nie wiadomo jakiego doświadczenia, jeżeli chodzi o granie w takich turniejach. Także to wszystko wychodzi im plus. Myślę, że będzie procentowało, jeżeli przyjdzie nam pracować w większości razem w przyszłym roku. W klasyfikacji końcowej Czarni zajęli pierwsze miejsce. Na drugiej pozycji, również premiowanej awansem do finału, uplasowali się siatkarze Hutnika Kraków. Trzecia lokata dla TSV, na czwartej znalazła się drużyna z Rybnika. Najlepszym zawodnikiem turnieju w ekipie TSV został Paweł Rusin. Turniej w Katowicach zakończył najlepszy sezon w historii klubu z Sanoka. tvpodkarpacie.pl